A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Euroconversa i 4 przy moim obce w górze i 100 komentarzu. Dzisiaj troszeczkę czasu, jak widzicie, minęło od poprzedniego odcinka, znaczy jeżeli chodzi o lata, ponieważ czekałem, aż się skończy tru z Mamelukami, aż w końcu wpadłem na pomysł, tak czekając, bo w sumie jest, po Mameluce nam zostali, to jest 52, że w sumie jeszcze potrzebujemy tych trzech prowincji od Makuri, więc sobie w tym odcinku zaatakujemy Makurię. I może, jeżeli szybko pójdzie, o, Etiopia będzie z nami walczyć. Etiopia w ogóle istnieje? A, ma jedną prowincję, siema Etiopia. Pokonamy sobie. Przy okazji może dostaniemy dostęp do kolejnych dwóch prowincji, które możemy kolonizować. W międzyczasie rozpocząłem też budowę kanału sueskiego, on się tutaj buduje. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Nie mam tu chyba nigdzie napisanego, ale mogę wam pokazać, patrzcie, że mogę kancelować budowę kanału sueskiego, więc nie wiem, jak długo to się będzie budować. Mam nadzieję, że szybko to wybudują. A my co? My tymczasem lecimy cyk wojenka, bo seria przymula. Dokładnie, już tak się czuję wymęczony tą serią, że to jest straszne. No dobra, jak trzeba zrobić ten achievement, jesteśmy bardzo blisko, to trzeba go zrobić. Przesuńmy tutaj armię. Macie gdzieś jeszcze jakiś fort? Czy wy nie macie żadnego fortu? O mój Boże. O, ale macie tu armię. O, siema. Wy tutaj macie. Ale oni na czarnej fladze są, oni będą musieli wrócić do siebie. Przy okazji, Wielka Brytania wezwała mnie do jakiejś wojny z Malwą. Wielka Brytania chyba chce sobie podbić Indię. Nie wiem, mnie to kompletnie nie interesuje. Nawet gotówki nie wydaję, tak po prostu sobie siedzę, czekam, aż ten achievement się skończy robić. Bo to jest to, co już wam wcześniej mówiłem. Że od pewnego momentu Europka ma to do siebie, że po prostu chodzisz i podbijasz. I tu w sumie nic więcej się nie wydarzy. I gdyby nie ten achievement, to już bym dawno skończył tą serię. O, właśnie, czy wam padł jedyny fort, jaki macie? O matko, no i teraz będę musiał chodzić i masakrować wam armię. Przykre rzeczy. Dobra, dawajcie tutaj. Tu by się przydał generał w sumie. Zrekrutujmy jakiegoś generała, wbijacie tutaj. Wy będzie. O, w sumie możecie mu pomóc, bo oni się gdzieś tutaj pojawią z tej strony. Zejdzie im czarna flaga. Szkoda, że nie mają fortu, bo forty to szybki warscore, a tak to trzeba chodzić i podbijać. Ej, ale ty miałeś chyba z nim iść, nie? No właśnie. A ta armia, wy we dwóch będziecie chodzić i podbijać. Okej, tu i tutaj. O, kolonia się skończyła robić. Zarąbiście. No jest problem, bo tu już nie ma co kolonizować. W Ameryki są kompletnie zakolonizowane na śmierć. Tu już nic więcej się nie da skolonizować. Nawet kurde, wyspy te Galapagos skolonizowali. Tu wszystko ładnie skolonizowane. No to co? Możesz mi tutaj wrzucić kolonizatora. Cyk. Tu mam w sumie armię. Podejdź tą armią tutaj. Podbiłem sobie w międzyczasie tutaj te dwie prowincje. O, Malwa spisowała i Wielka Brytania zabrała kawałek wybrzeża. No to typowa Wielka Brytania. Tutaj te Hadramuty kończyłem, żeby Półwysep Arabski ładnie był, ten wyglądał. I ten Hadramut miał sojusz z Ayamem Ayumanem, to sobie też od niego zabrałem prowincję. No tak wyszło. No jak dają darmo, to co, jak żeby inaczej nie brać. Okej, stań tutaj, pozbądź się tubylców, żeby nam nie przeszkadzali. Ciach, 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 ciach. Po tybulcach, po tybulcach. I bunty. Gdzie? O matko, dobra, daj mi tą armię. Machnij tych żołnierzy tam, wy to oblegacie, tu masakrujecie. No dobra, no po prostu trzeba to oblegać. Przy okazji też zaraz Trebizond zaanektujemy. Może nie, no 52 Mameluk, nie będę łamać trusa, poczekamy, jeżeli w kolejnym odcinku będzie ten ostatnia wojna z Mamelukiem, potem jeszcze Knajci jako final boss, którzy po... Knajci to jest kraj, który przetrwał Ottomanów, pokonał Mameluka 2 razy, Polskę 2 razy i się rozwija ładnie. Tak, potężny Mameluk, znaczy potężni Knajci, którzy przetrwali wszystko. Okej, tu się przebija i tu się przebija i z tym ziomkiem chyba z whitepisuję sobie, po prostu. Po prostu z whitepisuję. Może dasz mi gotóweczkę, te 30 dukatów. Dziękuję! Co te 30 dukatów, nie wiem, co ja bym bez nich zrobił. Bogactwo i przepych, część główna. Może być, o kurczę, ja wydałem 100 punktów na base tax? Dobra, za późno, nie widziałem, że to aż 100 punktów kosztuje. Myślałem, że to jest 100 dukatów, shit, no dobra, to się średnio opylało. Opóźnienie kanału tego, za złą pogodę, o 91 dni opóźniliśmy budowę kanału sueskiego, zarąbiście. Wy serio nie macie tu żadnych fortów. Lipa totalna, macie jakąś armię? Gdzieś 17 tysięcy wam biega, ale gdzie? To nie mam pojęcia. Stań tutaj może, jakby chcieli gdzieś tędy przechodzić na wszelki wielki, żeby nie było przypału. Mamy 66 warscore. A tu dobra, jest 26 tysięcy. Goń ich! Goń! Może jak rozbijesz tą armię, będzie 100% warscore'a i zakończymy odcinek. Nie no, żartuję, coś wymyślimy. Protesty, a dawaj legalizm. Aha, i w międzyczasie, czekając, umilało mi pozbywanie się kolejnych dziedziców. Tak, to było naprawdę przyjemne. Ty, jak oni szybko to odbijają. A, bez generała. Zakłaj. 80 warscore'a, elo. No i teraz trzeba tylko po prostu. O, kolejne bunty. Jej, gdzie te bunty? Tutaj. Pozbyliście się dobylców? Tak. No to dawaj.
Pozbądź się ich. Nice. Dobra, wydaj kolejne 100 admin pointów. Chciałem w tej serii skończyć budować kanał sueski. Nie wiem, czy jest jakiś achievement za wybudowanie jakiegokolwiek kanału, ale zbudujemy go dla tego naszego własnego wewnętrznego achievementu. Jestem blisko zrobienia achievementu, żeby pierwszy raz dograć do końca Euroki, bo Euroka się chyba 1820 kończy coś takiego. Jeszcze nigdy tak nie grałem, masakra. Ale te serie mnie wykończy. Dobra, już mamy 100% war score de facto. Te trzy prowincje w sumie zabierzemy sobie za tyle over extension, ile się tylko dam. Bo i tak nie mam co robić. Połączycie się razem ze mną z tymi buntami. Spisujmy to ładnie. W sumie mogę ich prawie w całości zjeść. Ty, jak będziemy mieli mieć równo 100%, mogę ich w całości zeżreć. Ale fajnie. Zobaczcie mi jakąś prowincję. I cały czas też sobie nawracałem prowincję. Tak więc to szyja już całkiem ładnie się rozrosło. I to mi się mega podoba. A nie chcą pisać, bo myślą, że my mamy. A nie, mamy 99, to pewnie nie chcieć pisować. O właśnie. I pieniążek na drogę, żeby była równa setka. Pieniążek na drogę. No, no i od razu wszamaliśmy wschodnią Saharę. No i od razu ten mameluk trochę psuje napis. Adal się w niego wbił. Ty, jakby Adal zabrał mu prowincję. Ale nie, albo jakby Ottomana wyzwolił. Co to za bunty? Coś rewolucjonaliści tu biegają. Syndykaliści się szykują. 80 Wolskora, cyk, znaczy overextension, cyk, korowanko. Korujemy wszystkie prowincje jedna po drugiej. I korujemy wszystkie prowincje jedna po drugiej. I wszystko skorowane, znaczy wszystko do korowania, wszystko do korowania. Stańcie sobie gdzieś, gdzie nie tracicie attrition. Znaczy nie dostajecie attrition. Mógłbym sobie w sumie Medibari podbić przy okazji, sojusz z Malwą. W sumie nie muszę, Royal Maria z Rezaim jak najbardziej. I mamy 48, więc albo czekamy 2 lata, chyba poskrojam ten odcinek i co, i wtedy zaatakujemy tego. Mamy luka, gwarancję od Rosji. Czy kogoś innego atakujemy? Mógłbym zaatakować, nie wiem, na przykład Rosję. O kurwa, co się z tą Rosją dzieje? Delhi podbija Rosję. Ottoman powstał? Ej, no Knightsi mieli być final bossem, ale znaczy tak czy siak będę musiał się nich wbijać. No dobra, no to Ottoman, bo nie mam z nim trusa. No to jednak Ottoman, bo odcinek przymulał, ale na szczęście on się pojawi, żeby odcinek już nie przymulał. Cyk. Fajny Ottoman był. Taki nie za silny. O kurwa, no Ottoman mi z niebios spadł, to cyk. Ty, a ja Cypru też potrzebuję, żeby zrobić ten achievement? Ja Cypru też potrzebuję. O kurwa, to jeszcze Wenecję trzeba będzie pokąsać, a to jest jedyne... Co już Knights? Okej, okay, no to jednak Knights mogę od razu jeszcze Wenecję przeatakować. Dobra, na razie mamy Meluk, znaczy Ottoman, który widzę, że ma bunty. Weźmy tych rewolucjonistów, wykośmy. Potrzebuję tego fortu. Manpowera nie potrzebuję manpowera. W ogóle mi manpowera zaczął odzyskiwać się. Jej, niesamowite. Weź ich tu nawracaj dalej. Maroko chce prawo przemarszu. W życiu mu nie dam prawa przemarszu za to, że za tyle wojen, przez które tam ginęliśmy. Tyle Persów dzielnych poginęło w tych Persów w marokańskich górach, to jest straszne. O, 90 warscora. Byłoby szkoda, jakbyś przestał istnieć. Co? O, to nieźle. To niezły Ottoman. Powstałby przegrać. Knajcy się złupili mi wybrzeże. O, wy bandyci. Nie, dobra, Knajcy zostawimy sobie na sam koniec razem z Wenecją. To będzie nasz final boss. Land Force Limit, to się robi, nawracamy kolejną prowincję, cyk. Nie muszę na Ottoman nie chce pisować, co on sobie myśli. O, konnicę zwerbował, o kurde. I co, myślisz, że ten jeden oddział kawalerii cię uratuje? Stała kolonia. Tu można głębiej kolonizować, o kurde, wchodzimy panowie, cyk. Kolonizacjonen, może tu jeszcze jedno Colonial Nation zbudujemy. Cyk, kolonizacjonen, panowie. 40 prestiżu, akurat prestiż jakbyśmy mieli jakiegoś niesfornego dziedzica. Nasza królowa, znaczy ta perska księżniczka cały czas rządzi, 365, ma już 32 lata, więc taka ale jeszcze ujdzie. O, 92, on zaraz się zanektuje. Jej, koalicjonen? Koalicjonem w dzisiejszych czasach, panowie. Ty, a nie, ty, ja zapomniałem, że ja mam dużo overextension. A 101, shit, no to pobawimy się z buntami. Dobra, to już wiemy, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Będą bunty, bo się odpalą eventy. To będą na pewno bunty. A nie o, zaczyna się. Kurde. O, jest i zaczynają się seria eventów. Minus 1 stabilności, bo tylko przekroczyłem 1% overextension. Jej, o. O, kolejna stabilność. 2 stabilności w ciągu 10 sekund. Zajebiście, bawmy się. Bawmy się dalej. Dobra, przemyślmy armię, bo zaraz będzie szczał buntów. Tu mamy armię, tu mamy armię.
tu mamy jakby co, w sumie was tu można przerzucić. Gdzie? Tutaj. No to jestem na to gotowy, cyk, wbijamy się. Wbijamy się, 48. A tu jeszcze mam dwie prowincje do kolonizowania. Jej, bunty, tu też jestem gotowy, cyk, wbijamy się. Chociaż czy ja coś szybko zaraz skoruję? No, nie tak szybko. Czekajcie, czy ja nie pokonałem Baluchistanu, jak ostatnio pokonywałem tak sobie Dribali sojusz? Ja bym cię przeatakował, żeby ciebie zjeść, żeby granica była ładniejsza, ale bo taka kropka w środku nas, ale nie mogę, bo overextension. No nie, przepraszam, nie mogę. Chciałbym ciebie pokonać, ale nie mogę. Straciliśmy klejmy. Panie, jakie klejmy? Patrz to, Holy War. Podoba mi się ta mechanika Holy War. Czy cyk i dżihad na cały świat. Bunty tutaj, no tak zmasakrujesz tych buntowników, to pójdziesz na tych. Taki on quest to dla ciebie. Nawróć mi kolejną prowincję. O, ty, Nice się wyzwolił. Ciekawe. Będzie można go też przeatakować. Tak, wiem, agresywna ekspansja, przepraszam. No kurwa, o 55 tysięcy, o cię panie. Więcej tych buntów się nie dało. Oni się z Mamelków wyzwolili, nie? Gwarancja od Rosji. O kurwa. Cyk. Potem cyk tu. Bardzo brzydkie eventy, bardzo brzydkie eventy. Nie podoba mi się takie. O, to jest dobry achievement. To jest bardziej do... nasz achievement, evencik. No nie, to jest zły evencik. Akysz to ma agresywny expansion, czy overextension. No panie, no kurwa, no końcówka gierki, dajcie mi tego achievementa. Dobra, to się zaraz skończy korować i spadnie powyżej niż setki. Dajcie mi skończyć tego achievementa, bo już nie wyczymie. O, kanał sueski powstał. Fajnie. Zarąbiście. Nie dostałem żadnego, czy przydałby się zrobić, bo żeby zrobić jakiś kanał skonstruować też nie jest prosto. Ming nie jest godny uznawać nas za rywala. Można. Zrekrutuj mi takiego doradcę, może być trójkowy. Możemy go awansować, jeszcze więcej punkciorów. A co, a kto bogatemu zabroni? Co prawda zarabiam tylko 6 dukatów. Ale mogę sobie zbustać merkantynizm. I cyk, 50 merkantynizmu. Jest chyba, o, znowu mnie uznał za rywala, jednak nie. Jest chyba achievement, żeby mieć 100% tego merkantynizmu, nie? Kolonirasz, naprawdę, jak nie mam gdzie kolonizować, oni mi robią kolonirasz. O kurwa, to są bunty, ja nie zauważyłem tego, o kurde. Wy wbijacie się tu, a wy wbijacie się tu, panowie. Nie może tak być, żadnych buntowników. Zaraz Trebizond się zanektuje, to zobaczcie jeszcze na tym odcinku, jak Trebizond się... Zaraz Mameluka mogę atakować, o kurde. No to cyk Mameluk. Pytacie się pewnie, jak wygląda mapka religijna. Otóż mapka religijna wygląda w ten sposób. W sumie nie jest zbyt ładna. Ani trochę. W ogóle nie jest ładna, strasznie. O no. Pytacie się, co robię w wolnym czasie? W wolnym czasie zabijam dziedziców do tronu. No właśnie. Dobra, skończyliśmy kolonizować, znaczy korować prowincję, więc overextension spadł. Czemu mogę zbić korupcji? Aha, bo za wcześnie. No, mamy 66 overextension, więc powinno być spoko. No, jak się ładnie kończy. Dobra, już nic nie atakujemy, Mamluka zaatakujemy. A wy nie myślicie mi wbijać przypadkiem? Wbijemy się w Mamluka, to będzie wojna z Rosją, ale Rosja jest słaba. Jak ona przyjdzie z Transsaxonii, jak ona przegrywa wojnę z jakimiś kurwa Transsaxonistami. W ogóle Transsaxonia mnie na rywala wrzuciła chyba, no ale jesteśmy rywalami? Gra uważa, że kurwa, Tymurydzi. Ty, to oni może mi tego Tymuryda podrzucili i zabili Elianuszka, może tak być. Nie wiem, czemu gra uważa, że Transsaxonia jest w stanie ustawić mnie na rywala. Ale spoko, nie wiem dlaczego. Kiedy konkretnie nam to spada, ten trus? W marcu 52, czyli w sumie za miesiąc. Trebizond się zintegrował, jej, zaraz zobaczymy, jaki mamy ładny napis. No, taki średni napis. Taki średniawy, bym powiedział. Taki mocno średniawy. Dobra, jedną armię wrzuć tutaj. W sumie jedna armia, w sumie wy zostaniecie. Ty pójdziesz tędy, bo tu staniesz. Wy pójdziecie tutaj tymi 40. Ty się zajmiesz tą jedną prowincją.
Aha, i tu coś potrzebuję. A najpierw będę musiał z Rosją spisać. Serio, gwarantujecie niepodległość? No po co mamy Mamelukowi niepodległość gwarantować? Po co wam to? Ludzie, zastanówcie się. Po co umierać za Mameluka? O, trus z Mamelukiem się skończył. No to, żeby serio nie przemówić, z kimś walczysz. O Jezus, nie wiem, co to za wojna. Czemu Wielka Brytania? Dobra, w dupie z tą Wielką Brytanią. Imperializm. Chociaż... Kurwa, ta Wielka Brytania będzie irytująca, no ale dobra. Ja nie potrzebuję 100% worsko raz z Mamelukiem, nie? Nie potrzebuję imperializm. Wojna transak... O kurwa, jeszcze Transaksonia będzie. No dobra, no to będzie ciekawa wojna na koniec. Naprawdę ciekawa. Ty się przemieszczasz, ciebie wrzucamy tutaj. Mamy jakąś armię. O kurwa, co ja zrobiłem? 600 tysięcy? Powiadacie. No, że tak powiem... Tak trzeba trochę szybko tego Mameluka spuszować, bo może być przypał, he. Spróbujmy z Rosją spisować jak najszybciej. Kurwa, 600 tysięcy? Wiecie, że to jest armia rosyjska w większości. O kurwa, w większości to Wielka Brytania. Wielka Brytania może być silna. Nie wiem, dlaczego Wielka Brytania nagle zaczęła gwarantować Mamelukom niepodległość tak po prostu z dnia na dzień. Ale okej, okay. Skoro tak chcecie się bawić, to tak będziemy się bawić. Chcieliście wydymać Freda... Nie, jak oni jeszcze na koniec zrobią koalicję, że Knightsi będą je osiągalni. Chcieliście wydymać Persa, Pers wydyma was, kurwa, Wielka Brytania. Jeszcze każe ci wyzwalać prowincję, bandyto jeden. Zobaczymy, kto się będzie śmiać ostatni. Dobra, tu leci armia, ty się wbijasz tu, ty się wbijasz tu, tu by się jakiś generał przydał. Dobra, jest, trzygwiazdkowy może być. Medribari weszło w koalicję, Adrabale wchodzą w koalicję, spoko. Znaczy ta wojna jest do wygrania, spokojnie, to nic złego się wydarzyć nie może, chodzi o to, jak bardzo upierdliwa będzie. Jak nagle Brytyjczycy zaczną mi się desantować, to może być ciężkie. Oblegamy, nie ganiamy armii rosyjskiej, tylko oblegamy, żeby zmusić ich do pisowania. Możemy korupcję sobie chwycić, więc chwyćmy, może gotówka się przydać, najemnicy mogą się przydać. Ja mam w ogóle manpowera, te 40 tysięcy manpowera to ja przepalę na jednym tym postoju, jeżeli chodzi o ten... Gdzie ty idziesz? Tu miałeś iść. Jeżeli chodzi o attrition, nawracaj mi. Powinna być taka mechanika, że automatycznie klikaj, nawracaj wszystkie prowincje po kolei, ci sam nawraca. Bo to klikanie tych prowincji po kolei to jest dramat. To jest po prostu dramat. I to mi się nie podoba. Dobra, tu mamy ogarnięte. Znaczy ja Wielkiej Brytanii mogę trochę napompować. O kurwa, właśnie. Daj mi dobrego generała. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z armią brytyjską. Uciekają, ty, to dobry znak, jak uciekają. Minus jeden. O kurwa! 9-2 moralki. O panie, prawie jak Prusy. No dobra, to ci boostujemy w ten sposób. Ty, może jeszcze od nich jakieś kolonie wyżydzę. O kurwa! Persja kolonialna. Ale to by było dobre. Panie, jakie to dobre by było. O. Cyk, Moskwa. Jeszcze Riazań powiększymy. Alkarak padło. Tabruk padł, zarąbiście. Oblegajmy ich tutaj ładnie. Knajdźci. Komo leży w koalicji? O kurwa. No to będzie niezła wojna z final bossem, czyli Knajdźcami. O nie, doradca nam zmarł. Nowej prestiż. Prestiż się przyda. A właśnie, jeszcze Transaksonia, zapomniałem o tym. Zapomniałem o tej Transaksonii, już byłem taki szczęśliwy. Kurwa, no nic, no trzeba się wbijać. O kurwa, dużo ich. Moskwa i Sauber. Dobra, wbij się w tą armię. Może cię Dania zaatakowała? Nie. No co to za jakieś niepodległościowe ruchy w koloniach? Przecież ta kolonia ma ratem 6 prowincji. Wygramy to. Fajnie jakbyśmy robili stack wipe jeden po drugim, ale raczej nie będziemy robić. Trzeba będzie ganiać tę armię pojedynczo. Siege of Jan coś tam padło. Dobra, dawaj na stolicę. Ty dawaj na ten fort. Nie mam też gówniaka, który by mi chodził i zajmował pojedyncze prowincje. Idźcie tą armią tu, ty tutaj to oblegasz ładnie. Dobra, cyk Moskwa dalej. Riazań będziemy mogli powiększyć. Golsztan padło, niedobrze. No teraz Transaksonia może być upierdliwa. A właśnie, jak wy tutaj radzicie sobie? Dobra, to
Podążaj na południe. Może od Wielkiej Brytanii jeszcze jakieś prowincje chwycimy. O, i cel padł, świetnie. To jest ten ostatni fort, ale te prowincje tutaj wszystkie pojedyncze pozbieramy. Jakieś bunty. Dobra, bunty na razie nam nie przeszkadzają. O kurwa, duża bitwa. Fajnie byśmy ją wygrali. Tylko, że tu idą posiłki. Fakt, czy wy to wygracie, zanim te posiłki dojdą? No to teraz to przegramy. Dobra, wycofujcie się. No masą mogą to zrobić. Problem jest taki, że masą mogą to zrobić. To mi się nie podoba. Trzeba się skupić. Ostatnia wojna, już to chciałem tak po prostu przeklikać, a to trzeba się jeszcze skupić, kurde. Dobra, dawaj tą 40. Najgorsze jest też to, że nie mam żadnego sojusznika, który by mi pomógł. Przyjął na siebie chociaż część uderzenia przeciwnika. Aha, to jest w ogóle fortów. Tak, tu są forty jedynkowe, znaczy te dwójkowe pierwsze. Tu w ogóle fortów nie olepszałem, bo ja po prostu siedziałem sobie i czekałem, aż mi się ten trus pokończy. O ty, ja Ryazań. Dobra, Ryazań ich chodzi, to oblega. My tą armię przerzucamy, bo ona się przyda tutaj na wschodzie. Się przydacie, wy w sumie wbicie się w nich. Te 28 tu zdobyło fort. Aha, tu jeszcze jedna 40 oblega. Dobra, najemników będziemy werbować, jak będzie źle. To będzie jakaś soczysta bitwa. Co my możemy zrobić? O, dyscyplinka i recovery morale speed. Zarąbiście. No i nice. Jakieś ciekawe polityczki? Misjonary, pitu, pitu, sritu, titu, 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 tu już... A, tu już mamy 3 na 3. Artillery compatibility. Nie no, lepszych już nie będzie niż mamy. Okej, okay, dobra, wbijamy się. O Jezus, jaki massacration. I się tu... Szkoda tylko, że mogę mieć 4 generałów. To trochę boli. 60 tysięcy, okej, okay, nie, dobra, chodźcie w jednym staku, bo może być przypał. 6 warscora, 7. No nie za wiele. Dobra, niech Ryazań chodzi, to oblega. Siebie mogę mu nawet tak zrobić. Niech on sobie chodzi i zajmuje te pojedyncze prowincje. Mi się nie chce po prostu klikać. Powinienem porobić jakieś jedynki i tymi jedynkami to zajmować, ale po prostu mi się, krótko rzecz mówiąc, nie chce. Dobra, idziemy na ich forty, bo tak tego nie wygramy. Kolonista wolny. Wolny kolonista. To się... A ciebie nie wysłałem gdzieś tutaj? Oh fuck. Shit. Kolonia. Shit, boys. Coś tutaj. No nie mogę, to się kolonizuje jeszcze. Fuck. No i sam zrobić z tym kolonistą, nic nie zrobię. Fajnie byśmy złapali tą brytyjską armię. Dobra, w dupie już z tymi koloniami. Kurwa, czym ja się przyjmuję koloniami? Tu Wielka Persja się tworzy. Fasa is over. Zdobyli mi to, niedobrze. Przerzućmy wszystko na Transaksonie. Moskwa is over. Siedemset tysięcy. Okej, okay, kolonia tutaj powstała. Wyślij mi tylko kolonistę. Dobra, będziemy stać... A kurde, oni szybciej to ode mnie zdobędą. Chyba, że bym was połączył w jeden stack i wysłał ten fort. Dlaczego Wielka Brytania gwarantuje Mamelukowi niepodległość? Dlaczego ta gra zawsze, na każdym kroku musi, kurde, robić wszystko przeciwko mnie? Dobra, wbijacie się tu, wy, tu gdzieś jest fort, tu jest fort. W sumie tu powinienem... Albo tu się wbić. Tu jest armia. Zmniejszmy trochę przewagę przeciwnika, jeżeli chodzi o armię. Tu by się przydał. Dobra, daj kolejnego generała. Wiem, że będzie ponad limit, ale trudno. Ryazań is over. Potrzebuję kogoś wyrzucić z tej wojny. Od Transaksonii nic nie chcę. Z nimi chciałem najchętniej z whitepeace'ować, więc pomoże skupmy się na nich. Od Moskwy mogę teoretycznie Ryazań powiększyć. Ale też mógłbym z whitepeace'ować po prostu. Technologia administracyjna. Dawaj na ten fort. Wyjdziecie tędy, ty pójdziesz z nimi w sumie. Tu wszystko ładnie, Ryazań pomaga. Dobrze, dobry Ryazań, dobry sojusznik. Tu oblegałem, mógłbym w sumie robić dziurki w murach. Ale tu już jest dziurka. O kurwa, ale bitwa. Ale bitka. Kurwa, konsej go tam, konsej. Ty, 8-2 moralki, porąbani. Czemu miałem takie wysokie moralki? Kto im pozwolił? Dobra, ale tu wygrywamy ładnie. Tu ładnie wygrywamy. Cyk, massacration. A, myślałem, że kolejną armię dorzucą. Dobra, ale na tej bitwie jeszcze paliłem cały manpower, więc jest zarąbiście. Nie wiem, rzuć mi to. Może się przydać. Forsowny marsz bez kary, znaczy bez płacenia militarnymi punktami. Dobra, odbiliśmy po raz kolejny ten fort. Mogłem sobie pobudować te forty na granicy jeszcze wyższe. Wrzuć może
Mogę tu gdzieś przejść. Tu macie, to jest fort? To jest fort. Możemy ten fort zdobyć na szybkości. Punkty te. Co ja mogę zrobić? Stabilność sobie zbustać, bo przez przypadek miałem sobie over extension i nagle w ciągu 10 sekund, jak pamiętacie, straciłem 2 stabilności, nie? Więc tak, na przyszłość was tylko ostrzegam. Może ktoś chce z whitepisować? No. Nope. Nie chcę. Widzę, że mój papet, znaczy moja kolonia w Ameryce umarła. Na wieki wieków, amen. Czekajcie, zróbmy z was jeden stack. Będziemy chodzić już z tymi stackami, bo to jest zbyt duże ryzyko. Tu mam w ogóle pełną armię. Okej, tu mamy 28 tysięcy, które... Kurde... Oj, za dużo już tych Brytyjczyków. Teraz to jest ich tutaj za dużo, zdecydowanie. Zdecydowanie Besarabia padła, kurwa. Ty, bo jeszcze oni wygrają... Nie, jeżeli oni wygrają tą wojnę, to się normalnie zabije. Dlaczego jakaś Transaksonia... Czemu Transaksonia w ogóle jest w tej wojnie? Dlaczego ty tu jesteś? Jak ona się tu znalazła? Przecież to... Gwarancja od Wielkiej Brytanii i Rosji. Co tu robi Transaksonia? Skąd ona tu się właściwie wzięła? The fuck? Kim ty kurwo jesteś? 3, w ogóle za trzecia wojna z Mamelukiem. Ja myślałem, że 50. O panie. No fajnie, że kolonie powstały, ale ja mam ci teraz wysłać kolonistów. Dobra, oblegajmy te forty. Tak jakby, nie wiem, ktoś się w nich bił, by mi pomógł. Jakiś kurwa sojusznik, nie wiadomo skąd. Adar is over, okej. Okay. Weź ich tu goń. Także będziemy werbować masowo najemników. Ale tak masowo. Prestiż by się też przydał większe moralki by były. Bunty są mi na rękę. Kurde, jaka wojna na koniec. Złap ich tutaj, ktokolwiek, gdziekolwiek. Kolonii damage, tak wiem, bo nie mogę tam wysłać, bo mi złupili kolonię. Dobra, oni się we mnie wbiją znowu, to oblegamy forty. Riazań chodzi, podbija. Riazań umarł gdzieś tą armią małą. Szkoda. No z Transaksonią chciałem naprawdę zwhitepisować, bo jest mega irytująca. Odbijmy sobie nasz fort, bo on w sumie to jest jedynkowy. O nie, ty, oni chodzą, dobra, chodzą. Sarabia is over, nice. W sumie wejść gdzieś tutaj. W sumie wejść jeszcze raz na Riazań. Zrobimy tam wyłom, szybko zdobędziemy fort, oni cofną część armii, żeby odbić ten fort. W sumie mamy też bliskiego stolicy. O właśnie, ty ziomek, słuchaj, chcesz wejść pisa? Kiedyś byliśmy sojusznikami. No, już niewiele brakuje. Dawaj, dziurkę zrobimy w murze. Cyk, dziurka, haha. 1000 żołnierzy, mogłem to szturmować. 30 tysięcy pokona 1000 w forcie? Może i by pokonało. A może i nie. Nie ryzykujmy. Nie ma potrzeby. Dobra, to w sumie, skoro tak dobrze idzie, tu zaraz dwa forty padną. Ej, jeszcze może coś o nich zabierzemy w tej wojnie. Jest szansa. O kurwa. Ja tylko walczę z połową świata. A miałem kończyć tą serię już, bo tak mi się nie chce tej Persji cisnąć. Już nie mogę patrzeć na tę Europkę. Myślałem sobie, cyk, szybka wojna z Mamelukiem, dwie prowincje zabierzemy, cyk, knajci na koniec jako wisienka na torcie, a tu kurwa koalicja jeszcze mi strzeliła. Nie mogę, ta gra mnie tak nienawidzi. Łapka w górę, soczysty komentarz, bo już nie mam siły, naprawdę. Cześć, trzymajcie się, na razie.